Na dzień dzisiejszy we wszystkich branżach brakuje nam pracowników. Projekt zainicjowany przez Straż Graniczną wychodzi naprzeciw oczekiwaniom, ale i potrzebom rynku. Potrzebujemy coraz więcej rąk do pracy. Nas też dosięga problem rąk do pracy, szczególnie na tych stanowiskach mało wykwalifikowanych. Myślę, że to są dwie przyczyny. Po pierwsze, niż demograficzny. Po drugie, parę milionów Polaków wyjechało za granicę. Jednym z rozwiązań takich, które może uratować nas i naszą gospodarkę, to jest zatrudnianie cudzoziemców. Dlatego nasza formacja idealnie wpisuje się w zakres działań profilaktycznych, szkoleniowych i wyposażenie pracodawców w odpowiednią wiedzę, aby móc w Polsce pracować legalnie i bezpiecznie. Z takich pracowników będziemy mieli nie tylko pożytek jako przedsiębiorcy, ale także jako nasz kraj i gospodarka dalej w tak szybkim tempie będzie się rozwijać jak do tej pory. Ten projekt szkoleniowy ma przede wszystkim na celu edukację pracodawców w zakresie możliwości zatrudniania cudzoziemców, jak skutecznie poruszać się na rynku pracy, jak również przestrzegać pracodawców przed wpadkami. Szkolenia są świetną odpowiedzią na problemy, które nurtują nas, jak i inne firmy, które zatrudniają cudzoziemców. Było trudniej, bo nie było takiego projektu, żeby można było skorzystać z edukacji szkoleniowych. Sam musiałem borykać się z wszystkimi trudnościami, uzupełnianiem dokumentacji administracyjno-prawnej. Angażując swoich partnerów do tego projektu, Państwową Inspekcję Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy, Urzędy Wojewódzkie, staramy się zebrać rzesze najlepszych fachowców. Znają temat od podszewki, umieją się w tym poruszać i będą posiadali kompleksową wiedzę na temat przepisów związanych z zatrudnieniem cudzoziemca. Po raz pierwszy w Polsce instytucje publiczne mogły połączyć się ze światem biznesu w celu wypracowania najlepszych praktyk. Współpracujemy z Państwową Inspekcją Pracy, ze Strażą Graniczną. Jeżeli mamy jakiekolwiek niejasności, dzwonimy, pytamy, Państwo nam odpowiadają. Zawsze mieliśmy jakąś odpowiedź, która nas satysfakcjonowała lub prostowała, jak należy rozwiązać dany temat. Główna idea to stworzenie platformy, sieci wymiany informacji pomiędzy partnerami projektu, jak również między pracodawcami, którzy bardzo sprawnie poruszają się na rynku pracy i zatrudniają cudzoziemców, nie mając z tym żadnego problemu. Osobiście bardzo cieszę się, że powstał taki projekt szkoleniowy, w którym możemy wzajemnie wymieniać się swoimi doświadczeniami, problemami, ale jednocześnie je rozwiązywać w sposób zgodny z prawem. Cieszę się, że ten projekt jest otwarty na nasze sugestie i można powiedzieć o swoich problemach codziennych. To wszystko jest proste, tylko trzeba wiedzieć jak. I właśnie na tych szkoleniach uczymy, jak skutecznie i zgodnie z prawem zatrudnić cudzoziemca. Korzystajmy z rozwiązań, które dzisiaj istnieją. Namawiam wszystkich do korzystania z szerokiego spektrum szkoleń, podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności. Korzystajcie, to jest dla Was.